Cześć. Tak zwany food pairing, czyli idealne łączenie smaków, to naprawdę bardzo trudne zadanie, bo wszystkie składniki muszą ze sobą doskonale współgrać, aby tworzyć wyśmienitą potrawę. Natomiast to polega na budowaniu dania od podstaw. A co gdy mamy dwie doskonałe potrawy i postanowimy je połączyć, aby wyciągnąć z nich ich najlepsze cechy? To skutkuje, że albo bardzo szybko wylądujemy w toalecie, albo okrzykną nas kulinarnymi geniuszami. I bardzo podobnie z samochodem stojącym koło mnie. CLE, czyli nowy model Mercedesa, w którym literkę L w nazwie śmiało możecie traktować jako ukośnik. Otóż do tej pory Mercedes w swojej gamie modelowej posiadał zarówno C-klasę w wersji coupé oraz cabrio, jak i E-klasę w wersji coupé oraz cabrio. Niemcy doszli jednak do wniosku, że klienci decydujący się na te samochody musieli wybierać między jakością prowadzenia klasy C, a elegancją i komfortem klasy E. W związku z tym uznali, że rozwiązanie jest proste. Połączmy te dwa samochody w jeden. I oto przedstawiam Wam właśnie ten samochód, czyli według Mercedesa zlepek najlepszych cech klasy C i klasy E. Pytanie, czy będzie można Mercedesa okrzyknąć geniuszem motoryzacyjnej kuchni, czy raczej bardzo szybko okaże się, że te smaki się kompletnie nie łączą. Pora to sprawdzić, więc rozpocznijmy ucztę. Trzeba przyznać, że to danie naprawdę jest bardzo dobrze podane, bo kiedy się na niego patrzy, to już cieknie ślinka, ponieważ CLE prezentuje się wyśmienicie. Natomiast ja osobiście uważam, że akurat z wyglądu to bliżej jest mu do klasy C, czy jej braci jak CLA, niż do klasy E. Smukłe reflektory Digital Light z ciekawym niebieskim akcentem, opadający przód zwany nosem rekina, wybrzuszenia na masce, klasyczna, ponadczasowa linia i tył. No właśnie, ten tył. Tył, który żeby nie było, naprawdę mi się podoba, bo ogólnie jest bardzo ładny, ale niestety trochę sztuczny, bo większość rzeczy robi Was tutaj w konia. Po bokach zderzaka macie atrapy wylotów powietrza, z tyłu niestety atrapy wydechów, to jest coś, czego nienawidzimy. Później jest atrapa dyfuzora, bo to kompletnie nic nie daje. Również między lampami ta listwa jest jakby atrapą, bo to jest tylko element stylistyczny. Tutaj nie ma połączenia LEDem. To, co nie jest atrapą, to na pewno wielkie logo Mercedesa, którym możecie otwierać bagażnik, ale wiadomo, musi być ogromne, no bo bez gwiazdy nie ma jazdy. I mam wrażenie, że Mercedes do tego powiedzenia podszedł bardzo poważnie. Otóż w CLE, w odmianie AMG Line, nikt, ale to nikt nie będzie miał wątpliwości, że Wasze auto to Mercedes, bo poza gwiazdą na górze zderzaka oraz ogromną gwiazdą z przodu macie jeszcze 1, 2, 3, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 3, 1, 55, 56, 57, 36, 137, 138, 139, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 202, 293, 294, 295, 283, 384, 385, 386, 419 plus 2, 421 gwiazd Mercedesa. No dobrze, z wyglądu CLE może rzeczywiście nieco bardziej ma się ku poprzedniej klasie C, ale jeśli chodzi o wymiary, to tutaj bliżej mu do klasy E, bo samochód jest o 1,5 cm dłuższy od poprzedniej E-klasy, ma dokładnie tą samą szerokość, ale jest o potężne 2 mm niższy. Rozstaw osi wynosi 2,87 m, co powinno czynić go całkiem przestronnym coupé. I w środku tą przestrzeń naprawdę czuć, oczywiście przestrzeń, jeśli chodzi o samochód coupé, bo nie spodziewajcie się tutaj znakomitej widoczności czy potężnej ilości miejsca nad głową, natomiast czuć rzeczywiście, że jak na tego typu samochód jest nieźle, ale patrząc na to wszystko, znowu jest tutaj więcej klasy C niż E. No bo spójrzcie na stylistykę wnętrza CLE. Wygląda całkiem znajomo. Jest centralny ekran o przekątnej 12,3 cala, wyświetlacz przed kierowcą o przekątnej 11,9 cala, znajomy tunel środkowy i tym podobne. Jest na tyle znajomo, że pewnie nie zauważyliście, że właśnie pokazywałem Wam na przemian wnętrze CLE i klasy C. W takim razie gdzie jest ta klasa E? Otóż klasa E ukrywa się w tym, czego nie widać.
na pierwszy rzut oka, oczywiście, bo mamy tutaj przeniesiony z klasy L system MBUX trzeciej generacji z nakładką Zero Layer, która ma znacznie uprościć korzystanie z całego systemu i moim zdaniem to naprawdę nieźle wygląda i nieźle działa, ale jeśli Wam się to nie będzie podobało, to możecie wrócić do klasycznego rozwiązania Mercedesa. Tak jak w E-klasie jest tutaj również asystentka głosowa, która jest wspierana przez sztuczną inteligencję i która, tak jak w klasie E, odzywa się zawsze wtedy, kiedy jest nieproszona o to i zawsze gada kompletnie od rzeczy. System MBUX trzeciej generacji, który... Wydaje mi się, że oceniam ją tak samo dobrze jak ty. Poprzedniego rozwiązania. Tak jak w klasie E... Liczy się charakter. System MBUX trzeciej generacji. Przepraszam, to niestety nie działa. Mamy tutaj system... Wydaje mi się, że oceniam ją tak samo dobrze jak ty. Otóż klasa E ukrywa się w tym, czego... Wydaje mi się, że oceniam ją tak samo dobrze jak ty. No to kiedy mówimy o samochodzie, który jest nieco dłuższy od klasy E, warto sprawdzić tylną kanapę, bo tutaj też parę rzeczy się zmieniło. Najpierw sam otwór wejściowy, jak to będzie wyglądało, czy moja godność upadnie? Niekoniecznie. No i powiem Wam tak, nie jest źle, natomiast Mercedes porównuje CLE, a przynajmniej przestrzeń z tyłu, do tej przestrzeni, która była w C-klasie, a C-klasa jest dużo mniejszym samochodem, przez co tutaj w CLE w porównaniu do C-klasy macie 10 mm więcej nad głową, 19 mm więcej na wysokości ramion i ponad 70 mm więcej, jeśli chodzi o przestrzeń na kolana. Natomiast nie podają różnicy w stosunku do klasy E. Reasumując w ogóle, jak się tutaj siedzi. Powiem Wam szczerze, że fotel ustawiony jest pode mnie, ja przypominam, mam 183 cm wzrostu i na kolana tak na styk, ale mieszczę się. Przez to, że ten fotel jest tak dość mocno wyprofilowany, to kolanami nawet nie dotykam fotela przed sobą. Na stopy też również mam trochę przestrzeni, więc raczej bym na to nie narzekał. Nad głową tutaj dwa palce wolnej przestrzeni, szuram tam włosami, ale ogólnie, jeśli miałbym narzekać na to, to nie, bo nie dotykam głową sufitu. To, że mam włosy, jakie mam, to jest tylko i wyłącznie mój problem, natomiast tak naprawdę, żeby dotknąć włosami sufitu, znaczy głową sufitu, to muszę się mocno naprężyć. W związku z tym uważam, że tutaj mega test zaliczony, jeśli chodzi o swobodę przetrwania na tylnych fotelach. Mówię specjalnie o swobodzie przetrwania, bo zwykle w tego typu samochodach to jest raczej udręka niż komfort podróżowania, a tutaj jest naprawdę nieźle. Co z tyłu znajdziecie? Dwa uchwyty na kubki, uchwyt na telefon, jakąś tam mini półeczkę, dwa nawiewy, Isofixy, jakbyście się zdecydowali kiedyś jednak kupić kupę, kiedy macie dzieci. Oczywiście mówię, że tutaj drugi samochód. Natomiast są głośniki, źródło światła, jakieś tam haczyki na powieszenie kurtki czy koszuli. Także myślę, że wyposażenie standardowe, ale największe wrażenie jednak robi to, że tutaj po prostu da się podróżować. Bagażnik w CLE to typowy przedstawiciel tego segmentu. Otóż mamy tutaj bardzo mały i niezbyt wygodny otwór załadunkowy, ale za to bardzo długi bagażnik, przez co ten samochód oferuje Wam 420 litrów pojemności. To jest chyba liczone razem z tym, co znajduje się pod podłogą. Natomiast 420 litrów oznacza, że jest to o 60 litrów większy bagażnik od C-klasy, ale o 5 litrów mniejszy od E-klasy coupé. No to co sądzicie póki co o tym połączeniu dań? Ja na razie konsumuję ze smakiem, ale do tej pory to było jakby przystawka i parę kęsów. Dopiero po odpaleniu silnika przechodzimy do dania głównego.
Mercedes CLE oferuje dość bogatą gamę silnikową. Macie tutaj jednego diesla i cztery benzyny. Diesel ma jednostkę o pojemności 2 litrów, generuje 200 koni mechanicznych, ale ma tylko napęd na tylne koła. Podstawowa benzyna o znaczeniu 200 ma również 2-litrową jednostkę, ale oferuje Wam 204 konie mechaniczne i możecie wybrać albo napęd na tylną oś, albo napęd na wszystkie koła. Kolejny wariant to wariant 300. O oznaczeniu 300 macie również 2-litrowy silnik, 258 koni i napęd na wszystkie koła w standardzie. Kolejna odmiana to odmiana 450, 381 koni mechanicznych i również z napędem na wszystkie koła w standardzie. Ostatnia topowa wersja to już wersja AMG 53, tam jest już 3-litrowy silnik i ponad 470 koni mocy. Krążą legendy i pogłoski, że pojawi się również odmiana CLE 63, pewnie o oznaczeniu S, i obawiam się, że będzie tam dokładnie to samo rozwiązanie, co w C63S. A szkoda, bo patrząc pod maskę w moim egzemplarzu, to spokojnie by się zmieściło V8. No więc, co ja tutaj mam pod maską? Wersję środkową o oznaczeniu 300, czyli 2-litrowy silnik benzynowy wspomagany instalacją elektryczną, który generuje wspomniane wcześniej 258 koni mechanicznych, ale chwilowo możecie otrzymać jeszcze dodatkowo 23 konie. Do tego 400 Nm, 9-biegowa skrzynia automatyczna i to wszystko przekłada się na osiągnięcie pierwszej setki w 6,2 sekundy. Pytanie, czy to przekłada się na odczucia za kierownicą, czy rzeczywiście CLE wzięło z C-klasy jakość prowadzenia, a z E-klasy komfort podróżowania? No bo sprawa wydaje się prosta, ale jest skomplikowana zarazem. No bo tak naprawdę, jakby na to nie patrzeć, wystarczyłoby wziąć wszystkie elementy z prowadzenia z C-klasy oraz komfortu z E-klasy i to ze sobą złączyć i temat zamknąć. Natomiast problem polega na tym, że połączenie... Ojojoj, nie denerwuj się, że połączenie komfortu z jakością prowadzenia to bardzo trudne zadanie. Tak naprawdę najlepiej z tym połączeniem zawsze radziło sobie BMW, bo ono potrafi tworzyć samochody, które w zakrętach wywołują uśmiech na twarzy, a podczas podróży doskonale izolują od drogi. W Mercedesie jest inaczej. Tutaj ten kompromis jest trochę jak kompromis w małżeństwie, a żoną w tym duecie jest C-klasa, bo niewątpliwie CLE jest bardziej nastawiony na precyzję prowadzenia niż na komfort podróżowania, bo on naprawdę świetnie się prowadzi. Czujecie, co się dzieje z kołami. Sprawia wrażenie bardzo kompaktowego, świetnie się trzyma w zakrętach, ale zawieszenie, choć stara tłumić się wszelkie nierówności, to czuć, że ma bardzo sztywne nastawy, a efektem jest to, że macie poczucie, jakbyście jechali usportowionym samochodem, bo daleko mu jest do sportowego auta, ale czujecie, że jedziecie usportowionym samochodem, który ma Wam dawać przede wszystkim frajdę z prowadzenia, a komfort gdzieś odstawiać na drugi plan. A to sprawia, że gdzieś ta pamięć o E-klasie zaczyna się zacierać, bo E-klasa była samochodem, który dostarczał Wam niesamowicie dużo stylu. To naprawdę było przepiękne auto, a przy tym doskonale izolujące od drogi. Tam chciało się podróżować na trasach, w tym samochodzie się odpoczywało, a tutaj niestety tak nie jest i to powoduje, że moje postrzeganie tego auta i w sumie konkluzja na temat tego auta jest bardzo prosta. Zanim jednak przejdę do podsumowania, to warto wspomnieć chociażby o zużyciu paliwa w tym samochodzie, bo mam tutaj przejechane prawie 1400 km i średnie zużycie to 9,5 litra. Niestety nie mało. Ja wiem, że to jest samochód testowy, wiem, że on jest nieco inaczej traktowany niż każdy traktuje swój prywatny samochód, ale 9,5 litra to jest wynik, który moim zdaniem mógłby być lepszy, bo Mercedes deklaruje tutaj zużycie paliwa na poziomie 7 litrów, a to jest rozwinięcie się z prawdą o 2,5 litra. I cały czas mówię o tym sportowym nastawieniu, ale tutaj mam głównie na myśli jakość prowadzenia i właśnie zawieszenie, bo jeśli chodzi o sam silnik i moc, to mam wrażenie, że ta jednostka napędowa, pomimo tego, że jest wspomagana przez instalację elektryczną, jak jej wciśniecie pedał gaz do końca, to zanim to wszystko się rozhula, zanim to się ruszy, zanim ona tak naprawdę nabierze ochoty do przyspieszania, to trochę to trwa.
I w sumie jestem zaskoczony. Mówię tutaj o trybie komfort, bo ja teraz to robiłem w trybie komfort, ale no, gdzieś kickdown. Teraz na przykład ruszam but w podłogę. Czuć, jak uruchamia się turbodziura. Czuć, że ten samochód przyspiesza i nagle ma takie, o, dobra, jakby włączył nitro. Robi to na 3 razy w ogóle, jak się jedzie. I jadę, wciskam pedał gazu, nie dzieje się nic. Dzieje się 1 raz, dzieje się 2 raz. Gdzieś to jakoś dziwnie tutaj funkcjonuje. I szczerze powiem, sama dynamika nie jest jakaś powalająca. Jasne, tutaj mówimy o 258 koniach, więc jest czym jechać, jest czym wyprzedzać, jest czym przyspieszyć, ale to nie jest jakaś taka dynamika, która prowokuje do tego, aby jeździć jakoś szybko. O, może w ten sposób. Tym bardziej, że tak jak mówię, reakcja na pedał gazu no mocno zaskakuje, szczerze powiedziawszy. A jak kształtuje się cennik? Tutaj szczerze mówiąc jestem dość pozytywnie zaskoczony, bo cele rozpoczyna się od kwoty 249 900 zł, co jak na tak duże coupé marki premium jest naprawdę całkiem niezłą wyceną. Oczywiście, bardzo szybko, dokładając parę dodatków, można przekroczyć 300 000 zł, albo tak jak w przypadku mojej wersji ponad 400 000 zł, ale to raczej nikogo nie powinno dziwić. Topowa odmiana CLE, czyli wersja AMG 53, rozpoczyna się od 415 tysięcy złotych, więc jak widać, rozbieżność cen jest bardzo duża. Moja odmiana to wydatek rzędu 295 tysięcy złotych za wersję bez dodatków. No to jakie są moje odczucia po zjedzeniu tego obiadku? Dużym plusem jest to, że CLE może teraz podążać własną drogą, bo nie jest przynależny żadnemu modelowi. Natomiast dla mnie w tym daniu jest trochę zbyt dużo pieprzu, co czyni z niego samochód skierowany bardziej ku wrażeniom z jazdy niż ku komfortowemu podróżowaniu. I Mercedes może mówić co chce, ale dla mnie to jest przerośnięta klasa C, co sprawia, że z rynku zniknął samochód, który oferował nie tylko niesamowity styl, ale także wyśmienity komfort, czyli klasa E w wersji coupé. Dajcie znać, co Wy na ten temat sądzicie. Czy Wam się podoba ten samochód? Czy Wam się podobał ten film? Jeśli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Ja czekam na Wasze komentarze. No i do zobaczenia w kolejnych testach. Cześć!